Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii budowy kampera. Ja nazywam się Łukasz. To jest biały van Ducati, a to jest kawa z mlekiem zbożowym. Jeszcze nie jest wypita do końca, dlatego też jestem takim, że tak powiem, nie w sosie. Może nie w sosie, to nie. Żółteczko nie weszło, więc jeszcze wybaczcie. Moi drodzy, dzisiaj miał być odcinek o łazienkach, natomiast ten odcinek będzie w przyszłym tygodniu, najprawdopodobniej, bo musimy przygotować busa na kampera i pilniejsze jest, że tak powiem, dostosowanie tego samochodu do wymogów ustawy. No musi po prostu mieć parę rzeczy, które na przeglądzie pan będzie sprawdzał. Tych rzeczy jeszcze nie ma. Więc łazienka odchodzi na bok, bo łazienka nie musi być w kamperze, żeby pojazd spełniał wymogi pojazdu specjalnego kampera. To nie musi być łazienki. Więc łazienkę, że tak powiem, zostawiamy na bok, a zajmiemy się tymi rzeczami, które muszą być. No i w związku z tym przyniosłem sobie kartkę, przyniosłem sobie pisak i za chwileczkę sobie wszystko zapiszę, co dzisiaj muszę zrobić, bo jutro jedziemy na przegląd. I pokażę wam też cały ten proces, jak to wszystko wygląda, będę o tym opowiadał, także nie martwcie się. Ja sobie dopiję kawkę i napiszę te wszystkie rzeczy, a was zapraszam, abyście zobaczyli, co się działo przez ostatnie kilka dni w vanie, bo trochę się działo. Kasia była na wycieczce, była u Maćka, także teraz was zostawiam z nagraniami z poprzednich dni, a ja w tym czasie będę się wybudzał kawusią. Cześć, witajcie w kolejnym nowym dniu. Dzisiaj ma być ten dzień, kiedy padną rekordy gorąca, z czego oczywiście się bardzo cieszę, ale jednak załatwianie spraw wtedy na zewnątrz, kiedy będzie najcieplej, jest nieprzyjemne, dlatego jest 8 rano, a ja ruszam załatwić dzisiaj dwie sprawy. W pierwszej kolejności jadę do Andrychowa, do tapicera, odebrać nasze fotele. Obiliśmy je pięknym materiałem, zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Ruszamy. Jestem już na miejscu, fotele zaraz wniesiemy, pokażę je wam potem, ale są piękne! Ja też dziękuję. Miłego wypoczynku. Wzajemnie, dobrego urlopu. Dzięki, do widzenia. Do widzenia. Dobra, fotele odebrane. Mogę wam pokazać zagłówek, bo mam akurat tutaj przy sobie. Zobaczcie, taki ładny kolor i taki mięciutki. Jadę teraz do Maćka, muszę mu zawieźć farbę, bo będzie dzisiaj malował drugą część naszej kuchni, dolne szafki. I niedawno przyszły farby, także jadę teraz tam. Jak już zaczęłam temat farb, to chcę wam szybko powiedzieć dwa słowa. To nie jest reklama, ale nasza widzka, Kasia, która prowadzi pracownię, która nazywa się Stare Oryginalnie, zajmuje się odnawianiem mebli i często właśnie używa farb i używa ich specjalistycznych. I ona nam właśnie doradzała w wyborze farb i lakierów. I ona na swojej stronie ma farby ekologiczne, szybko schnące i bezzapachowe. I dla nas to było super ważne, bo one bardzo szybko schną, więc właściwie te meble są malowane i chwilę, może nie chwilę, ale dosyć szybko wysychają. Także jeśli byście chcieli dowiedzieć się czegoś o odnawianiu mebli, albo właśnie potrzebujecie jakichś fajnych, dobrych farb, to pod spodem zostawiam wam namiary na Kasię. Kasia, tobie serdecznie dziękuję za twoją pomoc. Kasia w ogóle, zanim wysłała nam farby, to wysłała nam też paletę, pokazała, jak te farby wyglądają i lakiery, jak one wyglądają na drewnie, także super profesjonalna pomoc. Ma bardzo duże doświadczenie i mówię tak dużo o niej tylko dlatego, że mega, mega nam pomogła. Dobra, a ja wracam teraz do Suchej, do nas i pokażę wam zaraz fotele. O.
Takie. Takie ko. Jakie zagłówki. O ja. Oh my god. To są Kaśka te zagłówki. Jak on to zrobił? Nie wiem. To on jest po prostu zabudowany, bo tam jest gąbka i oprzyte. Pierdziele. I mamy kapitańskie te. No. No nie, no kapitalne. Jakie wygody. Tutaj jest założona gąbka? Tak, dołożył pan. Jak wam się podobają nasze nowe fotele? Pięknie. I to są nasze gąbki? Mhm, ławeczka. O Jezu. Tu też założył gąbkę? Tak. Bo to było takie proste? Tak. No ślicznie, no kawał dobrej roboty. Pięknie, no. Naprawdę, fajnie to wygląda. No to zamontujemy to za chwilę. Jak skończę teraz robotę, to co teraz robię, to zamontujemy za parę godzin. Napisałem już wszystko. Mam 9 punktów. Możliwe, że tego będzie troszkę jeszcze więcej, ale na tą chwilę jest tyle. Zaczynam od obrysówek. Obrysówki to są te pomarańczowe lampki dookoła vana. Ja je po prostu odłączyłem jakiś czas temu, jak zdejmowaliśmy plastiki i nie podłączyłem, bo planowałem wymienić je na LED-owe. I ja mam kupione LED-owe i ja to zrobię kiedyś, tylko że po prostu tam trzeba przylutować, zamienić to całe gniazdko. No i zajmuje to trochę czasu, więc dzisiaj tylko na przegląd po prostu je popodpinam, te stare, tak żeby no, się świeciły. A w przyszłości, jak już będziemy mieć czas, to gdzieś tam sobie nawet w trasie wezmę ze sobą te nowe LED-owe i zamienię na LED-owe. Muszę usunąć takie śruby, znaczy takie miejsca na śruby, które poprzedni właściciel zostawił, bo w te miejsca będę wkładał kołki, które będą podtrzymywać takie plastiki, które będą zasłaniać ten brzydki kawałek odsłoniętego słupka. Ten i ten. Jeden zero. Sytuacja bardzo podobna jak z nitami. Wystarczy je przewiercić i cacy. Dopisałem do listy jeszcze waga auta, ponieważ przypomniało mi się, że jak jadę jutro na przegląd, to muszę jeszcze zważyć samochód. Więc jak będę jechał do Maćka po meble, albo z meblami, żeby zobaczyć, ile to wszystko waży, to pojadę jeszcze na skup złomu. Na skupie złomu mi wystawią takie zaświadczenie, ile waży samochód. To kosztuje 20 zł, oni tam pieczątkę przybijają. I to już jest taki dokument, który można dać na stacji diagnostycznej. I diagnosta później nie musi już ważyć u siebie tego samochodu, tylko po prostu ma takie zaświadczenie i na podstawie tego wpisuje w dowodzie rejestracyjnym nową wagę samochodu i możliwy załadunek. Mogę wam zdradzić patent, jak sprawić, żeby sklejka była przyjemna w dotyku.
A tuż po pierwszym malowaniu, no po każdym w zasadzie, po malowaniu należy ją szlifierką wyszlifować. I wtedy takie drobne włoski, one znikają. No tutaj akurat ominąłem to, więc są jeszcze takie chropowate i zostają te włoski takie nieprzyjemne. A tu już jest taka gładziusieńka, a w ogóle meble od Maćka są jeszcze pokryte lakierem bezbarwnym, więc one jeszcze podejrzewam, że po ostatnim malowaniu jeszcze przed lakierowaniem szlifuję i one są takie bardzo gładziutkie i przyjemne. To już jest całkiem spoko. Druga strona tutaj nie będzie widać, jest bardzo chropowata. Ona była dwa razy malowana, ale jest bardzo chropowata. Więc jak chcecie mieć gładziutkie ściany albo meble ze sklejki, to sobie je szlifujcie między malowaniami. Będzie zaszpachlowane, nie będzie tego widać. Że kiedyś miałem gitarę basową? Pół roku. Bo jedno z moich hobby, które szukałem. Wydawało mi się, że to jest moja pasja. Gitara basowa. I umiem zombie zagrać. No, umiem tak, w cudzysłowie. Vamos! Zrobione. Pięknie. Gumeczki, logo. To wszystko będzie zaszpachlowane, więc tego nie będzie widać. No ślicznie. Ha. Super. Następna rzecz zrobiona. Idę jak burza. Mam już dużo rzeczy z mojej listy zrobione. Teraz pakuję meble, te które mam. Pakuję kuchenkę, przewody gazowe i mnóstwo innych rzeczy. Jadę na wagę, a potem jadę do Maćka, żeby to wszystko przykręcić. Nałożyć blat, no i będzie robota chyba zrobiona. Aha, potem jak wrócę, to będę musiał zrobić stół. A zasłonki jeszcze nie ma. A to jeszcze trochę rzeczy jest, zrobię. 2 minuty odpoczynku i lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej. Pakuję walizkę do Maćka, zabieram wszystkie rzeczy, które mogą się przydać. Śrubki, bateria, wkrętarka, wiertarka, pewno wyżynarka, taśma, no i chyba tyle. No to vamos. Chciałem dawać luzu, żeby wam wiesz. A jest plus jeszcze grubość ścianki, nie? To jest wymiar szatki. Mhm. I ten wasz smywak będzie w ten sposób komponowany. Wycinamy blat. Będziemy mieć blat również ze sklejki 15 mm sklejki wodoodpornej. Maciek ją tutaj bardzo ładnie frezuje, żeby była nie taka ostra z przodu. Tutaj mamy wyciętą już dziurę na zlewozmywak, a teraz będziemy wycinać dziurę na piekarnik. Piekarnik o kuchenkę, tak żeby była osadzona w blacie i żeby nie jeździła podczas jazdy. Teraz śpieszę się, bo jadę na wagę, muszę się dzisiaj zważyć. A jest godzina 15.23, waga jest do 16.13, więc się o 16 zamykają bramę i wychodzą. Więc, że tak powiem, jestem, no... Nie wiem, czy to uda, zobaczymy.
cisnę. No i udało się. Słuchajcie, 2 tony 850 kg waży nasz nowy van. Czyli zmieściliśmy się w tej wadze dopuszczalnej. Co prawda no nie jest zatankowany wodą, ale wody jest 100 litrów, czyli 100 kg. Naszych ubrań to będzie też 150 kg, więc zmieścimy się w 3,5 tony. Bałem się, że przesadziłem trochę z ilością tej sklejki i różnych elementów, których jest tutaj więcej niż w starym vanie, ale stary van waży 2750, czyli o 100 kg mniej niż nowy van. No więc luksus. Jak wiecie, jeszcze to nie jest koniec budowy, tam jeszcze podejrzewam, że parę kilogramów dojdzie, ale już nie przewiduję nic ciężkiego, więc wszystkie ciężkie rzeczy, które nawet jeszcze nie są zamontowane, to one tutaj są. Także ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Mam kwit i z tym kwitem jutro na przegląd. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Voilà. Zasłona prysznicowa zrobiona. Oczywiście to jest tylko, wiecie, na jeden dzień. W przyszłości będziemy mieć tutaj drzwi, ale żeby to ładnie wyglądało, to postanowiłem to, że tak powiem, zasłonić zasłoną prysznicową. Jak wam się podoba? Może tak być? A może tak chcecie, żeby mógł tak zostać? Kabina prysznicowa zamiast drzwi, żeby mieć zasłonkę. Lżej, wygodniej. Jak myślicie? I została nam zasłonka. Ciach. Teraz mamy stół. Wycinam wzmocnienia dla mojego stołu. A nad mną chmura. Chmura deszczowa, burzowa. Jest strasznie duszno i zaczyna padać, ale mam nadzieję, że nie będzie padać, tak powiem. Przejdzie do bokiem. Przeszła bokiem, na szczęście, więc chmura, burzowa chmura idzie w kierunku Makowa Podhalańskiego, zostawia przestrzeń nad podróżowaniem wolną. Dzięki Bogu. Potrzebuję. O Boże, zobaczcie tam, jaka tam jest w ogóle chmura. Przeszła bokiem, a tam? Widziałeś, jak tam jest zachmurzone? Góry ostatniej nie widać. Przyłącz się do mnie i pomaga mi odganiać chmury. Chyba się udało. Chyba będzie dobrze. A teraz, moi drodzy, czyszczę taki uchwyt, na którym zamontuję stolik. I ten uchwyt identyczny mamy zamontowany w starym vanie. Dostaliśmy go od Marcina i Magdy, naszych przyjaciół, którzy 3 lata temu zaprosili nas do swojej rozwalonej przyczepy kempingowej i pozwolił nam wymontować sobie z niej co chcemy. No i my wymontowaliśmy, pamiętam, 2 stoły. Z jednego stołu i zrobię stół tutaj chyba. Natomiast na pewno tą listwę zachowałem i znalazłem ją teraz po 3 latach w garażu. No i już zaoszczędziłem parę złotych na taką ładną listwę mocującą stolik. Dziękuję, Magda i Marcin. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. A na tą chwilę, w najbliższe dni i tygodnie, będzie zamontowany nasz stary stolik z LTK, bo nie doszliśmy do porozumienia, jaki ma być nowy, z czego ma być zrobiony, jak ma wyglądać. Dopóki ta kwestia nie zostanie rozwiązana, to nie będę robił nowego stołu, tylko zamontuję stary.
Moi drodzy, po całym dniu pracy, po kilku tygodniach przygotowań do tego dnia, wydaje mi się, że już jesteśmy na tyle gotowi, że możemy jechać na stację diagnostyczną i że nam diagnosta podbije i wystawi oświadczenie i tam dokumenty wystawi, podbije pieczątkę i się podbije pod tą zmianą konstrukcyjną. Mamy stół, mamy szafki, mamy kuchenkę, mamy łóżko i mamy miejsca do siedzenia. Czyli to są te pięć rzeczy, te minimum, które musi spełniać pojazd, aby był uznany za pojazd kempingowy, no specjalny kempingowy. Natomiast nie mamy jeszcze wielu rzeczy działających, na przykład nie ma wody w kranie, nic tam nie płynie, nie musi też płynąć nic, bo nie ma takiego obowiązku. Zresztą jak ktoś nie chce, żeby płynęła woda, to może sobie podłączyć wino na przykład tam, albo nie wiem, jakiś likier, albo lukier, jak lubi coś słodkiego, więc no, nie ma obowiązku, co musi płynąć w kranie i nie ma obowiązku też posiadania kranu, więc dlatego też on jest dekoracyjnie, spełnia swoją funkcję, natomiast z czasem zostanie tam podłączona woda, to dosłownie jest kilka przełączek, ale nie chcę tego teraz zrobić, bo gdyby coś poszło nie tak, no to spowolni mi tą pracę, a już mam tu posprzątane, poprzygotowywane wszystko, więc nie chcę już tutaj bałaganić. Kończę, bo jak widzicie już, że tak powiem, jestem zmęczony i daje się mi we znaki dzisiejszy dzień. Dużo się działo, jest lekki stres co do jutra, sam nie jestem pewien, czy to się uda. No ale mam nadzieję, że opatrzność będzie nad nami czuwała i że się to po prostu ten dozorca, nie dozorca, jak się nazywa, ten diagnosta będzie w dobrym humorze, klepnie nam to, podbije i z uśmiechem na twarzy będę mógł wam to zakomunikować w przyszłym tygodniu, w niedzielę, więc wypatrujcie kolejnego odcinka, jeżeli nas nie subskrybujecie, to kliknijcie przycisk subskrybuj, a jeżeli podobał się wam ten dzisiejszy odcinek, to dajcie łapkę w górę, jeżeli wam nie podobał ten odcinek, to dajcie łapkę w dół. W pełnej wolności każdy może dawać łapki gdzie chce, ponieważ van life to jest wolność i tyle. Dziękuję wam bardzo, życzę wam cudownej niedzieli i fantastycznego tygodnia. Widzimy się w przyszłą niedzielę. Bye. No chodźcie, pomocnicy. Siema! Pozdrawiamy widzów! Łapki w górę! Dawajcie łapki w górę! Głośniej! Łapki w górę i subskrypcje! No! Łapki w górę i subskrypcje! Ktoś to w końcu musiał powiedzieć! Dokładnie!